Cześć wszystkim, witam Was ponownie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i oglądasz ten film, i jesteś ze mną w trakcie mojej przygody. Dzisiaj jedna z moich ulubionych serii, czyli... Mm dubbingujemy. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to możesz zasubskrybować o tym kanał. Będzie mi bardzo miło, jeśli ze mną zostaniesz i powalczymy trochę z dubbingiem razem, bo jak wspominałam wcześniej, ja uczę się dubbingu, to, to też nie jest profesjonalne. Ja się po prostu o tym bawię, więc nie wiesz wszystkiego na poważnie. Czasem jest coś do śmiechu. Zapraszam też na mojego Instagrama Sandzianka i TikToka też Sandzianka, gdzie pojawiają się jakieś Nowe posty i nowe ktoczki fajne, bardzo muzyczne też. Więc zapraszam. Dzisiaj będzie coś trudniejszego. Zazwyczaj pokazywałam Wam dwie bajki i potem na jakiś taki śmieszniejszy, dziwniejszy sposób tą bajkę. Mam bajkę, w ogóle bajkę mojego dzieciństwa i dowiedziałam się kiedyś, że jedna aktorka gra trzy postacie w tej bajce. Ja mam co? To są totalnie inne głosy. Dana bajka to. Witch. No wiadomo, ja już mam 22 lata i... Ale czasami wracam do tej bajki. Bardzo fajna bajka. E, oczywiście pierwszy odcinek, pierwszy sezon. Szukałam czegoś takiego, gdzie będzie jak najwięcej osób mówiło. E, obejrzyjcie sobie fragment i zaraz zaczniemy dawingować. Hej! Ciszej tam! To był tylko żart. Eee, Will, gdzie przedtem chodziłaś do szkoły? Przepraszam! Kogo to obchodzi? Zauważyłyście te rzeczy, które dzieją się wokół mnie? O! Ojej! Rozmowa nagle przestała dotyczyć Cornelli i jej życia! Jak to się mogło stać? Mm. <grym> smakuje wam? <grym> tak! Dzień tak naprawdę! Najważniejsze jest to, czy Cornelli smakuje. <grym> <grym> znajdziesz nowego przyjaciela. Babciu, co jest w pudełku? Och, przepraszam. Opowiem wam historię, która może mieć znaczenie dla całej waszej piątki. Babciu, one nie chcą tego słuchać. To jest krótka scenka, trwa około minuty. Mamy tutaj mówiących Sześć postaci, Sze sześć postaci, sześć postaci i musimy zdabingować wszystkie, żeby się różniły. Czy dam radę? Nie wiem, <noise> nie mam pojęcia. Będę y czerpała inspirację z, z oryginału, ale zobaczymy jak to wyjdzie z moim głosem, który nie jest wyćwiczony. Jeśli chodzi o Irmę, ma strasznie drażniący głos, nie wiem, zawsze mnie jakoś irytowała, nie wiem. I moją ulubioną zawsze była Kornelia. Ona ma strasznie skrzyczący głos. Takie: Ej, ciszej tam! Hej, ciszej tam! To był tylko żart. Ojej. Rozmowa nagle przestała dotyczyć Korneli i jej życia. Jak to się mogło stać? Jest okej. Okay. Na pewno nie wyszedł mi tego głos, jakbym chciała, żeby wyszedł. Jednak mam już jakąś podstawę. Teraz robimy terani. Terani. Ona ma bardzo spokojny. Może to babcie. Ona ma taki, o taki głos. Hej, Kornelia! Hej. Hej, Kornelia. O! Oh. To był tylko żart. Will, y gdzie przedtem chodziłaś do szkoły? <grywia> Nie mogę z tego, jak to strasznie brzmi. Dobrze, to zostawiamy to. Moim zdaniem jest inne od Irmy. Różni się, więc zostawiamy. Lecimy dalej. Próbujemy Cornelia, kochani. Cornelia. Przepraszam. 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 Przepraszam, a, Przepraszam, a może właśnie... Swój głos, Corneli. Moim zdaniem może pasować. To był tylko żart. Will, e... gdzie przedtem chodziłaś do szkoły? Przepraszam, kogo to obchodzi? Zauważyłyście te rzeczy, które dzieją się wokół mnie? Oglądamy pierwszą część, bo mi się wydaje, że całkiem fajnie poszło. <laughs> <laughs> Smakuje wam? Tak, tak naprawdę. to... Najważniejsze jest to, czy Corneli smakuje. Mm -hmm. Teraz zaczynamy Will. Will, której... Will, którą kocham. Jeśli chodzi o Will... Will ma tak... Nie, to bardziej Hayleen jest taka... O takie, e, taka Helin jest, taka wiecie, wietrzna i taki, <grystanie> W ogóle, fun fact, aktorka, która podkłada głos pod Cornelię, to jest ta sama aktorka, która e, dubbinguje Helin. Czyli zmieniła, możecie sobie tak wyczuć to, wysłyszeć. E, aktorka, która gra Irmę, podkłada głos pod Irmę, jest też babcią. I tak samo było Will i ktoś jeszcze, może Terani, nie pamiętam tego, ale no... Możecie sobie cofnąć do, do tego, jak pokazywałam wam ten fragment. Totalnie tego nie słychać na pierwszy, na pierwszy, ods na pierwszy odsłuch, tak? A zrobimy z niej e, taką. Nie. Zrobimy z niej taką, nie. Nie, to chyba była. Znajdziesz nowego przyjaciela. O, w porządku. Totalnie ten głos wyszedł po prostu. Nie planowałam go. Ma podobny styl do tego, jak mówi w oryginale. <laughs> nie robimy tak, ja tak zrobiłam, przepraszam. Pijemy wodę, niech nie szunkamy. Teraz e, będzie babcia znowu i Heilin i koniec. Babciu, co jest w pudełku? O, przepraszam. Opowiem Wam historię, która może mieć znaczenie dla całej Waszej piątki. Ale strasznie mi się chciało zjebać. Babciu, one nie chcą tego słuchać. Kochani, mam! Mamy to! Cały minutowy fragment, który robiłam przez pół godziny! Niesamowite! Zobaczymy, jak to wyszło ze wszystkimi głosami i zaraz sama siebie ocenię, jak to u mnie na zajęciach kiedyś bywało. Bo jest... Jestem typem osoby, która zawsze widzi coś złego, e, co jest do poprawy, a właśnie to, co jest dobre, zawsze o, o tym zawsze zapominam, bo patrzę, co, co jest nie tak, i też wtedy moje, e, moja pewność siebie i poczucie zadowolenia z mojej pracy jest o wiele niższe, niż mogłoby być, gdybym wymieniła kilka pozytywnych rzeczy. No i u mnie na uczelni była zasada, mówimy na początku, co się podobało. Więc tak, taką zasadę teraz przyjmę, bo pewnie będę miała tysiące rzeczy, którym się nie podobała. Zobaczymy. Hej, ciszej tam! To był tylko żart. Will, e... gdzie przedtem chodziłaś do szkoły? Przepraszam, kogo to obchodzi? Zauważyłyście te rzeczy, które dzieją się wokół mnie? Ha! Ojej, rozmowa nagle przestała dotyczyć Korneli i jej życia. Jak to się mogło stać? <laughs> smakuje wam? Tak, naprawdę. Najważniejsze jest to, czy Korneli smakuje. <laughs> Znajdziesz nowego przyjaciela. Babciu, co jest w pudełku? O, przepraszam. Opowiem wam historię, która może mieć znaczenie dla całej waszej piątki. Bawciu, one nie chcą tego słuchać. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo pięknie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobał i chcecie więcej takich odcinków z dubbingu, to zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału. I przypominam, że filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu w środę i w niedzielę o godzinie 16. Moi drodzy, kończę już, bo jest 22 godzina i idę spać.